No to zaczynamy test Lexusa RX 450H. Mimo tak dużych gabarytów absolutnie nie czuję, żebym prowadził tak duży pojazd. 4,89 m. To niemal 5 metrów. Waga co najmniej 2100 kg. To naprawdę jest kawałek samochodu, ale absolutnie nie czuję tego. On prowadzi się z taką delikatnością, ze zwinnością, z lekkością. Klasa premium. Jakość materiałów na najwyższym poziomie. Funkcjonalność. Czytelność. Prima sort. Trudno tutaj nie kryć zachwytu. Prowadzenie jest dziecinnie proste. To niesamowite, że ten największy SUV Lexusa prowadzi się z taką delikatnością. Prowadzi się tak lekko. Tą lekkość dodaje również praca całego zespołu hybrydowego. To, że jedziemy tutaj na silniku elektrycznym w tej chwili, to również daje mi takie subiektywne odczucie tej lekkości, ponieważ to jest taki przyczajony tygrys. To, że jedziemy tutaj na silniku elektrycznym, to wcale nie znaczy, że ja nie mam dostępnej tej mocy. On może w każdej chwili bardzo dużo, bo ten moment obrotowy jest dostępny od razu, po przyciśnięciu pedału przyspieszenia. Jadę już tak 10 minut, no i za nie mówiłem. Obserwuję, podziwiam, doceniam, no i czerpię niesamowitą radość z tej ciszy, z tego spokoju. To jest niesamowite, 140 km na godzinę w absolutnej ciszy. To teraz już całkowicie rozumiem. Oczywiście znam Lexusa, ponieważ jeździłem modelem ES, jeździłem UX-em. To były fantastyczne samochody. Potem trafiło mi się wiele innych samochodów testowych, ale znowu, gdy wracam do Lexusa, gdy jest mi dane docenić ten luksus, tą dostojność, to mogę powiedzieć, że na nowo go odkrywam. To jest fantastyczna sprawa, to jest tak fenomenalne odczucie, kiedy jedziemy autostradą 140 km na godzinę w takiej ciszy i spokoju. W tej chwili pracuje silnik spalinowy, pracuje również silnik elektryczny. Jeden i drugi silnik napędzają samochód, co widać tutaj po monitorze energii, ale najważniejszy jest ten spokój i dostojność podczas prowadzenia samochodu. To jest nieocenione. Tutaj wszystko jest jak w klasie premium przystało. Nawet asystent, lane assist, gdy zbytnio zbliża się do lewej krawędzi, do lewej linii, bo ktoś sobie jedzie, powiedzmy, zbyt blisko linii i chce trochę zachować od niego odległości, to nawet ten lane assist nie jest tak narowisty, nie jest tak narwany, czy też natarczywy, jak mógłbym wymienić kilka marek samochodów, gdzie tak się dzieje. Jeżdżę takim samochodem, który właśnie jest tak bardzo narowisty, jeśli chodzi o lane assist. To jest wręcz, to jest bezpardonowość, to jest walka z kierownicą. Dosłownie muszę toczyć walkę z kierownicą i raczej trzymam kciuki, żeby nie było robót drogowych, bo przy robotach drogowych to naprawdę wtedy jest krzyk tego układu lane assist. On piszczy, szarpie kierownicą, piszczy na różne sposoby, bo plumka, piszczy, chce wyrwać kierownicę, a nie rozumie, że to są jakieś tymczasowe linie
doceniam po raz kolejny pozycję za kierownicą, tą wysoką pozycję za kierownicą. W momencie, kiedy włączałem się do ruchu w centrum z kabiny, w takim newralgicznym miejscu, gdzie z uliczki wyjeżdża się w prawo i w lewo, samochód obok wyjeżdżał w lewo, zasłonił mi całkowicie widoczność, ale ja przez tą wyższą pozycję za kierownicą byłem w stanie widzieć, co się dzieje po mojej lewej stronie. I start! To odrzutowiec. Stop! Oś już trochę falstart zrobiłem, bo odpuściłem wcześniej, widząc, jak szybko wskazówka zbliża się do 140. Odrzutowiec. Niesamowity ciąg. Świetne przyspieszenie. Start. Reaguje nawet na zakręt, gdzie sam próbuje
kapitalny i dostojny samochód, że wręcz nie zachęca do tego, żeby poganiać szybciej. Tak przyjemnie się nim jedzie, delikatnie, powoli, dostojnie. Aż można się rozmarzyć. Naprawdę. Ktoś by powiedział, zwariowałeś, człowieku. Poważnie, takie uczucie takiego wszechotaczającego komfortu. Start. Hop. Samochód się prowadzi genialnie. On jedzie tam, gdzie chce, żeby jechał. Fantastycznie się prowadzi, tak niesamowicie komfortowo. I start. Zrobić 50-140. Mam nadzieję, że uda się to, że będzie pusty pas. Jest pusty pas. 3, 2, 1, start! Świateł, które doświetlają, więc świeci się tak zwyczajnie ten przeciwmgielny, tylko jest drugie światło, które świeci w bok. To jest świetna konstrukcja, to jest świetny patent. Skręcając w drogę poprzeczną, w jakiś wjazd w nocy, to bardzo ułatwia. Ułatwia manewry, jest ta droga taka widoczna, czytelna, bardzo dobry układ. Muszę przyznać, że baterie w tym samochodzie są bardzo pojemne, ponieważ na długo wystarczają przy takiej jeździe miejskiej. Samochód przez długi czas potrafi jechać na trybie elektrycznym. Nawet do momentu, kiedy zostanie jedna kreseczka na baterii, na wskaźniku. Wcześniej przy hybrydach z mniejszymi silnikami nie spotkałem się z tym. Pomruk silnika sześciocylindrowego widlastej szóstki benzynowej jest nieoceniony. To jest kapitalny dźwięk. Pasowy, niski. Owszem, on mocno dobija się do uszu w momencie, kiedy wciskamy pedał przyspieszenia do podłogi. Ale przy takiej miejskiej jeździe to on tak delikatnie
jest melodia, której można by słuchać. I tutaj właśnie silnik tak ładnie pracuje. Pod koniec tłumik końcowy, bo tutaj będzie kilka tłumików, bo tutaj nie mamy filtra cząstek stałych, jest katalizator, ale nie ma filtra cząstek stałych. Ten tłumik środkowy jest taki dosyć pokaźnych rozmiarów. Lexus, jeżdżąca perfekcja. Czasami zapiera dech w piersiach, aż nie mam ochoty nic mówić, komentować. Tak dobrze mi się jedzie. Że wprost nie chcę tego kalać, chcę posłuchać tego silnika, jak on delikatnie mruczy, jak tym samochodem perfekcyjnie się płynie w komfortowych warunkach, przy minimalnym, można powiedzieć, na te gabaryty samochodu zużyciem paliwa. Mam przejechane w trybie miejskim na chwilę obecną 24, zbliżam się do 25 km i zużycie paliwa to 5,4 litra. 5,4 litra. Oczywiście prędkości to jest 50 km na godzinę, na obwodnicy z kabiny 70 i to wszystko. Więc przy takiej delikatnej jeździe miejskiej ten samochód bardzo zyskuje. Oczywiście on nie jest stworzony do jazdy stricte miejskiej, czyli przeciskania się między samochodami, bo z racji dużych gabarytów to nie będzie jego środowisko naturalne, aczkolwiek radzi sobie z tym dobrze, ponieważ jest tutaj mały promień skrętu, taki odczuwalny, nie podaje w tej chwili żadnych wartości, ale jak skręcałem tym samochodem w porównaniu z innymi samochodami, to nie odbiega, jest zwrotne, mimo tego, że ma 4,89 m długości, to jest naprawdę zwrotne. Dobrze wsłuchać się w ten pomruk V6, delektować jazdą w ciszy, w absolutnym komforcie. Można wręcz wpaść w zadumę, w taką błogość. Napawać się jazdą, cieszyć się chwilą. To jest samochód, w którym nie będziemy mieć szofera, w którym pan prezes czy pan dyrektor będzie chciał sam prowadzić swój pojazd, ponieważ daje to tak dużą frajdę, radość, taki relaks. Nie musimy się tu nigdzie spieszyć, wcale nie muszę cisnąć. Aczkolwiek na autostradzie naprawdę on nie ma się czego wstydzić. I to zużycie, które chwilowe pokazywał 9 litrów, one później spadło na 8,8, jak dojechałem do domu, 100 paręnaście kilometrów. To chwilowo było nawet 9,2, 9,4. Na te gabaryty samochodu, na tą klasę pojazdu, to nie jest jakieś szokująco duże zużycie paliwa. To jest całkiem przyzwoite, z tym się trzeba liczyć. A przy tym podróżujemy w iście królewskich warunkach. Ta widoczność, wysoka pozycja kierowcy, to zdecydowanie podnosi komfort, taki odczuwalny komfort. Podnosi odczuwalny komfort kierowcy z prowadzenia tego samochodu, takie zadowolenie. Teraz tak delikatnie mruczy. Czasami gdzieś na tym przedwiośniu
na tych zdezelowanych naszych ulicach, gdzie koło wpadnie w te niegłębokie, ale częste wyrwy w asfalcie, czy połamanym, czy wpadnie w ten połamany asfalt, no to rzeczywiście gdzieś stuknie. Natomiast średnica koła 20 cali robi swoje. Ten kąt natarcia jest mniejszy niż w przypadku opon na przykład 17-calowych czy 18. I to robi dużą różnicę, ponieważ ta średnica zewnętrzna powoduje, że kąt natarcia jest mniejszy i w związku z tym, no, czy to na śniegu, czy no, oczywiście tego samochodu nie topimy w błocie, no ale gdzieś na grząskim terenie on nie miałby problemu z poruszaniem się. Słychać taki delikatny szum opon, te szumy toczenia i opływu wiatru, ale bardzo delikatnie, dostojnie. No nie ma się co dziwić, że Mark Levinson powiedział, że nie jest zainteresowany produkcją systemu audio do samochodów, ponieważ nie było jeszcze takiego samochodu, który spełniłby te kryteria, aby być wystarczająco cichym, żeby odsłuchać całą tą barwę dźwięku, wszystkie tony, o które audiofilom chodziło. Więc Lexus jest pierwszą bodaj firmą, o ile się nie mylę, z którą współpracuje Mark Levinson. No i stąd w Lexusie ES 300H, którym miałem przyjemność jeździć i testować go, ten system właśnie w wyposażeniu Omoty Nashi znajduje się. Muszę powiedzieć, że te reflektory fantastycznie kiciu. Oj, kiciu, kiciu. Oprócz wysokiej pozycji za kierownicą doceniam bardzo fenomenalne reflektory. To jest też plus, ponieważ te reflektory zawieszone są wyżej nad ziemią, świecą z tego punktu zawieszonego wyżej nad jezdnią niż w samochodach klasycznych. I tu jest znaczna różnica. Tutaj mamy możliwość, nawet przy zachowaniu tego kąta, kiedy one będą nachylone w dół, ponieważ nie widziałem, żeby tutaj nikt sygnalizował mi, że jest oślepiany, a nie korzystam z tych adaptacyjnych, dlatego że zbyt duży ruch jest i one migały tam i z powrotem, to znaczy przełączały się na długie, krótkie, długie, krótkie i w momencie, kiedy miałem oznakowany tak mocny zakręt tablicami, uwaga, ostry zakręt tymi tablicami odblaskowymi, no coś w tym rodzaju jak tutaj, to te światła długie bardzo mocno po tym świeciły i więcej odbijało się od tych tablic niż widziałem na drodze. Zwyczajnie odbijało się światło bardzo mocno. Także dzięki również temu, że te światła tak dobrze oświetlają jezdnię, byłem w stanie zobaczyć tego kotka, który wybiegł na jezdnię. Ktoś na niego czeka w domu, a on tak sobie cmyka po drodze. Oj, kiciuś, kiciuś. O, i tutaj mamy odcinek doświadczalny, panowie drogowcy zapomnieli, a tutaj będzie jeszcze gorzej. O. No i mamy ciszę, zwolniłem poniżej 40. Pięknie. Spodziewałem się, że będzie łomotało, a tutaj bardzo ładnie.
odcinek testowy, jeszcze tu gdzieś jest dziura. To ledwie wyczuwalna. Na co dzień, jak tutaj nieszczęśliwie wjadę, to nie ma żartów. To potrafi naprawdę tąpnąć. Świetny wynik, 5,2 litra. Ponad 30 km przejechanych w trybie miejskim. Teren zabudowany. To nie jest teraz jazda start-stop. To jest jazda z niską prędkością w terenie zabudowanym. Od czasu do czasu silnik spalinowy się włączy. No jeszcze on troszeczkę może podskoczyć, ponieważ mam do domu podjazd w górę. A zjeżdżawszy z domu w dół do głównej drogi, silnik był ciepły i cały czas ładował baterię. Cały czas odzyskiwał tą energię. Czuć tutaj, naciskając hamulec, że ta rekuperacja jest w świetny sposób wykorzystana. Czuć, można to, możecie to zobaczyć po samej wskazówce. Po samej wskazówce charge. Zachwyt, aż może to się wydawać taki stoicyzm, ale próbuję zebrać myśli i opisać tą błogość, te doznania, które tutaj za kierownicą Lexusa RX 450 doświadczam. Spokojna jazda w terenie zabudowanym przynosi mi ogromną radość. Powiedziałbym, że przynosi mi większą radość niż gnanie 140 autostradą. Co też jest przyjemne. Ale taka spokojna jazda w terenie zabudowanym jest przyjemniejsza.